tak wiele ścieżek życia przejść, że to przeznaczenie my, szamanów królem być. Królem być, szamanów królem być. Królem być, jeśli w sobie to masz, jednym z nich się stań. Cześć, siemanko, z tej strony znowu Cichy i witam was już w trzecim odcinku z serii Classic MP2. Został mi ostatni szary alfa wilk, tak obiecałem, dowiecie się, czy uda się je upolować w następnym odcinku. Powiem wam, że postanowiłem, że je upoluję poza odcinkiem, zostawię tylko jednego sobie na sam koniec, dlatego że bardzo ciężko, nie mogłem ich znaleźć przez coś długi czas, nawet włączyłem nagrywanie przez chwilę, ale nie mogłem ich znaleźć, bo znalazłem tutaj takie miejsce, gdzie się one dość respią. I tutaj już sobie zostałem i je po prostu dropiłem. Bijcie tutaj sobie po prostu spot i on w końcu wam da szare alfa wilki. Dobra, weźmiemy sobie miksturę ruchu i idziemy. Co tutaj mamy? Jakiś ziomek tutaj sobie bije. Niech on sobie bije. Was oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. Zostawcie już na samym wstępie łapkę w górę, żeby później nie zapomnieć. Co tu wam jeszcze mogę powiedzieć? Myk ci, człowieku Zino. Zostawcie na samym wstępie łapkę w górę, żeby później nie zapomnieć. Skomentujcie, jeżeli wam się seria podoba, to tak, Cichy, kontynuuj tą serię, podoba mi się ona. A jeżeli wam się nie podoba, to napiszcie, no Cichy, nie podoba mi się ta seria. Wróć do na przykład Pandory, albo do Aventusa jeszcze raz, albo nie wiem, jakiś inny serwer, albo kurwa nie wiem, nie Metin, tylko coś innego. I wtedy ja rozważę waszą propozycję na grupie na Facebooku na przykład, do której też was serdecznie zapraszam, link macie w opisie, fanpage też jest w opisie, także takie rzeczy. Dobra, no to co, no to wyruszamy do kapitana i zobaczymy, co on tam dla nas ma ciekawego i dobrego. Mam nadzieję, że około 200k, dlatego że bym sobie kupił buty wiatru, bo mnie denerwuje już, jak ja wolno biegam. Tutaj by się wallhack przydał. Dramat. No patrzcie, no drama, no pod taką się nie może wspiąć. Zobaczmy, doświadczenie, no mało tych yangów, mało tych yangów. Musimy teraz zaekspić, to jest większy level. Myślę, że najpierw udamy się do kowala w celu zrobienia jakiegoś jaku sensownego. I wtedy pomyślimy, co tu by jeszcze zadziałać. Co tam u was, jak tam u was, co tam sądzicie o serii z serwera, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba, czy 10 na 10, czy raczej 0 na 11. Napiszcie mi o tym koniecznie w komentarzu. Okej, dobra. Mam tutaj coś, co bardzo mało bije, ale ma szybkość ataku. A tutaj mam coś takiego, co mi dropło, co brzydko wygląda, ale więcej bije i ma taką samą szybkość ataku. Tak, więcej bije. No może dlatego, że jest plus 0, ale szybkość ataku to szybkość ataku. To są jakieś błękitne ubrania, zobaczymy. Może mają bony? Nie, nie mają żadnych bonów. Dobra, my sobie tutaj ulepszymy to. Możemy wyrzucić, skoro nie ma żadnych bonów, a ten miecz... O, też niestety nie ma żadnych bonów. To jest ten, taką tarczę mi dropła z Metina. Zmianka mi dropła też z Metina. Tutaj ku mi dropło też z Metina, ale to... Dobra, wróćmy do ulepszania. Powal ziomeczku, weź ulepsz i nie odwalę maniany, bo odcinek jest... Odcinek jest tak przecież co, no... Szanuj, nie szkaluj, powal. Prawie. No ty chuju! No ty chuju! Kurwa, nigdy nie szanowałem kowala. Jotka! Zobaczymy, może zbrojkę chociaż ulepszy. I... Dobrze. Ulepszona. Elegancko. Rzuć niedźwiedzia, niestety nie posiadamy. Dobra, zobaczmy teraz maskę. O, super, ulepszyło nam. No plus 6 się boję, czy nie ulepszy. Tylko 4 defa, także tylko te 4 defa to sobie możemy dać spokój. A tutaj ile nam to da defa? To da 5 defa. Także już można było zaryzykować. Zobaczymy, ile teraz to da defa. Też 5 defa, także sobie damy może spokój. Dobra, teraz brązia. Zobaczymy, co z brązią. Szybko się tak uda, więc się przyda. Dość sporo tej szybkości ataku, więc tego nie mam. Nie mam złota. Ile on chce tego? 20k!
No grubo. Pijany Kowal albo niespełna rozumu. Kowal jest niespełna rozumu. No ten Kowal jest niespełna rozumu, guys. Tutaj widzicie jaką fajną zbrojkę mam, tylko że ona jest z psami na miecze i obrażenia na PE, także no średnio nam się przyda do expa. Jakby było jakieś HP czy coś, no to bym w niej latał sobie tylko. No ale skoro tak nie jest, no to tak nie jest i tyle. Dobra, idziemy może do M2. Tam sobie na zaprzysiężonych poexpimy trochę. Mam coś do dodania? Nie mam nic do dodania. Okej, dobra. Mamy dwie dynie, także możemy sobie tworzyć. No, średnio, a z drugiej, co nam dropło, wypadła, chwila, niebieska miksturka, eś, no, chujowo dynie, no. Z tymi dyniami powinni jednak zrobić, że nie wypadają jakieś żałosne miksturki, tylko jednak jakieś dobre rzeczy. A jak już miksturki, to przynajmniej duże PZ po 200, a nie kurwa po 5. Się stiltowałem na Kowala, no Kowal pijany albo niespełna rozumu, no. Pijany albo przynajmniej niespełna rozumu, no przynajmniej coś takiego, no. Umówmy się minimum, że jest niespełna rozumu. Może powinienem lepszy ten dzwonek. Powinien spróbować. Jakbym miał skórę tygrysa, ale mam skórę białego tygrysa. Jakbym miał skórę zwykłego tygrysa, to bym ulepszył sobie to na plus 7, ale... No wtedy to już by fajnie biło. No, w takim wypadku no to jesteśmy trochę jebani. Dobra, mogę powinienem zagrożyć jakiegoś Hellerem też trochę. Na pewno większy damage ma Heller niż Smog. No ale też Smog może więcej przyjąć, ale ja bardziej wolę grać defensywnie, tak żeby jak Wojto tylko mental. Nie lubię podlego za bardzo. Ale nie dlatego się skończyła seria na Argentusie. Seria na Argentusie się skończyła z Wojem, dlatego że nie chcieliście tej serii w ogóle. Znaczy chciała jakiś tam bardzo mały odsetek, także no. A z klasyka na pewno, no z tego co widzę, są większe wyświetlenia, przynajmniej z tego jednego odcinka, który wrzuciłem wcześniej przed tym. Widziałem, że jest około w jeden dzień 300 wyświetleń, także to dość sporo jak dla mnie daje. Dobra, no to sobie bijemy to zaprzysiężone. Tutaj ten ziomeczek chyba raczej całego spotu nie zajmie. Do tego się nie obrazi. Lur by się przydał. Naprawdę by się przydał lur. Takie lure, module i elo. Które można lecieć. A, dobra, ten. Wybrojki to miałem fajniejszy założyć. O, i teraz to oni mi biją po 3.30. Czyli dalej coś biją. Ale chyba lepszy jak się wydaje. Tutaj niż na niedźwiedziach. Dobra. Ciężko będzie jakąś dobrą zbrojkę na pewno level. Ale jakbym na przykład teraz dorwał zbroję na 34 plus 9, to już bym jej chyba nie puścił. Dość mocno. Dopiero jakbym stalkę chyba zakładał to wtedy. Już sobie tak perfekcyjnie zrobił tę zbrojkę. No ale ciężko, ciężko. Także jakbyście mieli taką zbrojkę na oddanie, no to ja chętnie przyjmę. 18 level potrzebujemy, żeby mieć kolejną misję. No średnio. Bo tej nie zrobimy niestety. Już wam mówiłem dlaczego. Będziemy po prostu mieli więcej speeda, to ją zrobimy, a na razie to... No lipa. No lipa. Już tak powiem, jeśli chodzi o tego speeda. Może te buty wiatru sobie muszę kupić, ale no trochę kosztują. Musowa strzała. Może się sprzeda za jakieś yangi. Znikome albo znikome, ale jakieś yangi. Dobra, to jest trzecia kulka, więc dajemy teraz tutaj. O nie, dobra, gość sobie cały ten, cały podbierze, także mu trochę przeszkadzamy. On tą szamankę XP, czy to jest jego szamanka? Nie wiem, dobra, nieważne, nie wtrącę się. Jak bierze cały spot, niech bierze sobie cały spot, nie będziemy mógł suć. A my sobie pójdziemy gdzieś po prostu dalej troszeczkę. Na przykład tutaj. Takie po dwie grupki, no lipa trochę zabierać po dwie grupki.
No ale, no szkoda pelerynek, na ten level. Jest przynajmniej moje zdanie, no ale... No nie, może tej skrzyni nam dropią jeszcze jakieś pelerynki, no. Fajnie by było. Może zmienimy sobie w ogóle H. Spróbujemy. Może znajdziemy jakiegoś łosia, który nas będzie jak za free. To jest jedno za buffy, nie? No wiecie, to jest z szamanami. Deka by była. Dobra, zmienimy sobie H. Może na H5. Na H5 będzie mało osób, tak mi się wydaje. No jednak nie. Jednak nie. Zobaczymy, czy oni są w PT. Nie, oni się sobie tak ten. No może zrobimy z nimi PT. Zobaczymy. Któryś przyjmie za pro. Nie. On odrzucił, a zrobił P. Chyba też odrzucił. Tak, odrzucił. Także szukamy dalej. Może na H2. No i elegancko. Na H2 mamy czysty spot. Tylko i wyłącznie for us. Także lecimy tutaj. Dobra, jedna pelerynka. I ekspimy. Super talent muzykalny, cichy, ale teraz trzeba ekspić, a nie śpiewać. Ja tutaj ogarniam cały spot, guys. Co tu się dzieje, halo? Czy my tutaj ogarniam cały spot? Nie, serio ogarniam cały spot. Wow. Brawo ja. No chyba nikt nie powie, że nie brawo cichy, co? Chyba nikt nie powie. No ale co, no dzisiaj taki odcineczek, trochę szukania spotów, trochę ten. Co i do w ogóle chcecie te odcinki? Chcecie może codziennie, co dwa dni? Nie wiem, no napiszcie mi po prostu w komentarzu, także to już jest kolejna zachęta do pisania komentarzy, łapkowania, podsyłania znajomym tej serii, bo im więcej, tym szybciej będzie odcinek. Im więcej lajków, tym szybciej będzie odcinek, bo ja wiem, że wam że większej ilości osób zależy, żeby to obejrzeć i tak to jest. Także no, dlatego warto podsyłać kanał znajomym i ogólnie warto. Dla mnie warto. No tak, pół żartem, pół serio, fajnie by było. Jakbyście podsyłali kanały znajomym. Dobra, zbieramy kolejnego spota. Ale dlaczego mi się błogosławieństwo? No nie, no jest tutaj, że niby mam błogosławieństwo, ale... Dobra, 16 level. Dwie czerwone miksturki dostaliśmy. Mam jakieś dodatkowe zadanie? Nie. Czyli 16 level tak naprawdę nic nam nie daje. Dopiero na 18 dostaniemy jakieś zadanie chyba. Jakiegoś questa, jakiegoś biologa czy coś. Mam nadzieję, że tutaj nie ma biologa z zębami orka, bo bym się chyba spłakał. No i znowu miksturki, nie. Nie, no tamten Sura nam teraz zabiera spółdo. Nie, ninja jakaś. No nie, no co za ziom. Bez sens. O, ornament to się przyda. Ornamenty się przydadzą. Przydają. Niestety nam te rynki ich nie szczędzi. Także średnio, średnio. O, ale ona się też wybiernicza, także nadajcie. Może da sobie spokój z tym spotem. Sobie użyjemy pelerynki.
No w sumie byliśmy pierwsi na spotkaniu, jakby nie patrzeć. Możliśmy sobie na szybko tylko drugi zgarnąć i tak naprawdę byliśmy pierwsi. Jakby na to nie patrzeć. Jakby na to nie patrzeć, no. Wiecie jak to jest, guys. Dobra. Bierzemy księżnego. I co? No i widzimy się na następnym odcinku, jak dostanę jakąś fajniejszą misję. Może by takie ekspienie na serwerach hardach może być dosyć nużące i nudzące i w ogóle 2 na 10. Także co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Pamiętajcie o łapce w górę, o tym, żeby zostawić, żeby dać znać znajomym, o tym, żeby wejść na grupę na Facebooku, na fanpage, na YouTube'a. I co? No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Pamiętajcie o komentarzu. I cześć.